Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Analiza filmu Michała Barona, Boxdela, czy też Buxtona, może bardziej niektórzy też kojarzyć mogą, ci, którzy nie śledzą internetu, że taka ksywa padła z ust jednego z prokuratorów za czasów Ziobry, kiedy internet, polski świat poruszyła afera pedofilska, związana właśnie z tym, że znani youtuberzy, znane osoby z internetu mają dosyć dziwne, czy też miały dosyć dziwne skłonności wysyłania dziwnych propozycji do osób nieletnich. I były to propozycje głównie seksualne. Wątek dotyczący świata polskiego freakfightingu, między innymi osoby, która jest znana jako Buxton, która również mogła mieć udział w ramach afery Pandora Gate. I teraz w pierwszym materiale, czyli tej Pandora Gate, od tego, gdzie wybuchła sprawa pedofilii w internecie, ja uważałem, że Michał Baron, czyli Boxdel, miał, za dużo mu się oberwało w tym. Bo tak naprawdę tam nie było jak gdyby takiego odniesienia. Tam było pokazane, że on jest takim trochę zwyrolem, tak? No bo mówił, że tam 14-latce między piersi wywożył penisa, jakieś tego typu rzeczy, tego typu akcje, więc bardziej jak taki głupek, co tu dużo mówić. Później ta sprawa troszeczkę przycichła i w międzyczasie wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Okazało się, że pan Michał nie jest wcale takim fajnym gościem. Bo, i teraz już założymy słuchaweczki, bo przechodzimy do materiałów. W jednej rozmowie z Wardęgą, po tej całej aferze Pandora Gate, powiedział takie rzeczy. Hej. Muszę zbudować budżet na ciebie. Bo zabicie Sylwka nie kosztuje 30 milionów. A ile mi się kosztowało? 5 dych. A ile tego ty kosztuje zabicie kogoś? 15 koła. 15 tylko? Ukrainiec. Z Charkowa. Kurwa. Smutne człowiek. Wyeliminowanie ciebie to nie jest w ogóle tak, bo tu nikt by nie przyszedł do ciebie, nie? Tylko jedziesz do galerii czy coś. Nawet na parkingu w podziemnym galerii handlowej. Nie tutaj by nie było łatwiej? Gdzie? Tu przypał za dużo. Jaki to kurwa przypał? Przypał fuj, za dużo masz, wiesz, pod ręką kurwa rzeczy i tak dalej. Schować się w tym, zakluczyć. Przypał. To tak ktoś wyjeżdża do ciebie za insygnią. Garaż podziemny jakiś kurwa, tam ci wbijamy. A ty patrzysz czasem w lusterko, czy nikt za tobą nie idzie? Ja nie muszę. Nie musisz? Nie. Czemu tak uważasz? Bo się nie boję tego. Bo ja się nie boję, jakby ktoś mnie zajebał. Ale nie, to bardziej chodzi o detektywów. Jak ktoś obserwuje twoje ruchy. No w dupie, nie? Jedynie tak możesz wiedzieć o nim trochę. I powiedzmy sobie szczerze, że jest to przerażające na swój sposób, że on to w taki sposób opowiada. Po drugim materiale wypłynęło, jaki ten człowiek, mówi o Boxdelu cały czas, jaki ten człowiek jest śliski. Z tego materiału oczywiście tam wypłynęła następna wiadomość do następnej jakiejś tam nieletniej. I teraz zobaczymy odpowiedź. Przeanalizujemy sobie tą odpowiedź, która raptem się zamyka w tych 10 minutach. Tego, na ile jest ona rzetelna, czy naprawdę jest w tym materiale odpowiedź na to pytanie. Na pytanie właśnie związane z kolejnym materiałem, z penisem, który został wysłany do następnej nieletniej. To jest chore, wam powiem. Takie uniwersum Boxdela to jest chore. A Boxdel mi się skojarzył z takim gościem, który jest od stóp do głowy wysmarowany wazeliną i jeszcze wrzucony w basen z olejem. Tam, gdzie się takie, na tych starych filmach, nie wiem, czy takie rzeczy jeszcze się nadal takie praktyki stosuje, ale w takich starych komediach gdzieś tam były kobiety, które się właśnie turlały w takich basenach w oleju, w bikini i tam wrzucali się jakiegoś tam bohatera z tego filmu i było śmiesznie. Więc
Tak mi się skojarzy, tylko że nie ma tych dziewczyn w bikini, jest boksel, który się turla w tym wysmarowany od wazeliny, jeszcze turla się w tym oleju. Jest taki śliski ten gościu, nie? Odnoszę takie wrażenie, że facet jest w stanie zrobić wszystko, dosłownie wszystko dla własnych korzyści. Dlatego, żeby mieć atencję, żeby mieć uwagę ludzi, i tego typu rzeczy. On w tym materiale, który właśnie teraz zobaczymy sobie, ja nie będę go w ogóle przycinał, wycinał tak, jak on jest opublikowany, żeby było widać. Po pierwsze, wydaje mi się, że on albo jest na jakimś środku, bo w ogóle mówi tak, jak nie on. To nie jest on. Jeszcze najgorsze jest to, że czyta z kartek i ten wzrok mu lata, jakby był taki jakiś podniecony, podjarany na jakichś prochach, na jakichś narkotykach. Czy na jakimś dopingu, czy czymkolwiek, że tak w nim to buzuje, że do tego te oczy tak dziwnie mu latają po tekście, który on czyta, bo widać, że ma kartki przygotowane. Swoją drogą robisz, chłopie, materiał, w którym chcesz odpowiedzieć i nie przygotowujesz się do tego, tylko musisz sobie kartkę pisać, nie jesteś w stanie tego tekstu zapamiętać w żaden sposób. Masz tyle pieniędzy, kup sobie prompter na przykład, żeby czytać z tego promptera i też będzie dobrze, a nie, że na zasadzie takiej właśnie jakiejś dziwnej, że to tak dziwnie wygląda. Te oczy mu tak latają i naprawdę to jest, on jest taki pobudzony, ten głos ma jakiś taki zmieniony też, więc dziwna sprawa. Zresztą słyszeliście przed chwilą głos, jak mówił, opowiadał, za ile można zabić. W ogóle ta opowieść, to jakbym, nie wiem, jakiś film Soprano czy coś, czy on ogląda jakieś filmy i na podstawie tych filmów sobie robi jakieś w głowie, układa jakieś historie, jakąś narrację, jakieś co by było, gdyby, co by zrobił i tego typu rzeczy, czy no jest to na swój sposób przerażające, nie? No dobra, wjeżdżamy z materiałem. I później ja wam powiem jeszcze jedną rzecz ode mnie. Największą kłopotę mogą popełnić osoby i między innymi z tych trzech osób, które tam wymienili, padło twoje nazwisko. My mogliśmy naprawdę odpowiedzieć Fejmowi takiej dubeltówki, że nam by się naprawdę nie schowali pod stół i długo by pod niego nie weszli. Generalnie rzecz biorąc, to chyba tutaj najmniej chodzi o Stewarta. My o tym wiedzieliśmy też wcześniej, o wielu rzeczach. I ja im wtedy zakazałem dodać rzeczy z tobą, w sensie screeny itp. To Sylwek w chuj na mnie naciskał. Ale to było zdjęcie z neta. Podobno Sylwek ma być w kaucie. Tak, ale jeszcze nie na tej gali, z tego co wiem. Znowu to samo. Znowu mega zjebałem. Papa kurwa pojeba. Mówię, że z tą Paulino to też nie jest żadne takie kurwa hardkorowe, bo ona tam jeszcze mi sama napisała, że śmieszne zdjęcie z neta w odpowiedzi. Ale to było zdjęcie z neta. To było zdjęcie z neta. Chyba w ogóle jak weźmiesz sobie tą grafikę i wrzucisz na Google grafika, to ci wyskoczy ten film. Że to gdzieś z kwejków albo z demotywatorów nawet było, albo z tego, jebściny. No. I ona napisała, haha, śmieszne zdjęcie z neta. No, odpowiadając mi na to, a ja mówię, nie, to mój jest. I takie, i przez uotwarte jej tam napisałem to w ogóle takie. Co uotwarte napisałeś? No napisałeś przez zamknięte. I ona napisała, haha, śmieszne zdjęcie z neta. No odpowiadając mi na to, ja mówię, nie, to mój jest. Ale... Jaka jest różnica przed wysłaniem do 14-letniej, do nieletniej w ogóle osoby poniżej 18 roku życia? Zdjęcia penisa z internetu, czy też zdjęcia penisa własnego? Jaka to jest różnica? Co to zmienia? Nic. I takie, i przez uotwarte jej tam napisałem to w ogóle, takie kurwa, takim trollingowym tym. Robisz mi aferę o fejkowego fiuta w momencie, gdy ta sama dziewczyna wysyła mi zwisające cyce starej baby. Czy wiecie, dlaczego mi to wysłała? Bo taki wtedy panował humor wśród naszych znajomych. Chciałbym teraz podkreślić, że była to rozmowa pomiędzy 19-latkiem a 18-latką, bo za taką się wtedy podawało na Teamspeaku. Cześć Paulino, przedstaw się. No, cześć, jestem Paulino. Moszlot.
Mąż lat. Wystarczająco, kobieta nikt się nie pyta, jak coś bardzo. Wardek. Ile masz lat? Wystarczająco. Czy to oznacza, że ona jest pełnoletnia? Idę do salonu i się pytam, ile ten samochód pali na setkę. I dostaję odpowiedź mało. Kupuję klej do płytek i się pytam w Obi, czy tam w Castoramie, czy w innym markecie, jak długo on schnie. Szybko. Kupuję farbę. A jak długo ona schnie? Szybko, proszę pana, schnie. Więc jeszcze raz. Wało na TeamSpeaku. Cześć, Paulino. Przedstaw się. No, czy jestem Paulino? Mosz lot. Wystarczająco. Wystarczająco. Zrozumieliście połączenie między szybko schnie, wystarczająco. I słowo wystarczająco oznacza, że ona ma 18 lat. I już do takiej kobiety, dziewczyny można wysyłać gołego penisa z internetu. I jest okej. Czy ty, chłopie, jesteś głupi? Czy nienormalny? Czy wszystko razem? Bo ja chyba czegoś nie rozumiem. Ale jedziemy dalej. To nikt się nie pyta, jak dziś bardzo. Wardęga, ty zostałem przez nią oszukany na wiek, a i tak nigdy jej nawet nie podrywałem i nie miałem z nią żadnych erotycznych rozmów. Ale wystarczy, że wysłałeś jej zdjęcie penisa. To jest najgorsze, że on się stawia w roli właśnie tego pokrzywdzonego. Ale to ty wysłałeś jej to zdjęcie, nie wiedząc, że ona naprawdę ma 18 lat. Bo ci tego nie powiedziała, przynajmniej tego nie udowodniłeś. No chyba, że dla ciebie erotyka to są zwisające cyce starej baby albo zżółkniały, obrzezany, obrzydliwy pytoń. Wysłanie penisa to już chyba to nie będzie pod pornografię szło? Ale co to jest? Goły penis. Nawet niech będzie, nie będzie twój, tylko z internetu, więc to jest, co to jest? Pornografia, erotyka? No co to jest, Boxdel? Co to jest? Paulina z afery fiutowej mówi, że są to żarty i beka na TeamSpeaku. I nawet pisze to swojej koleżance. Widzicie to, k***a, czy mam wam to przeczytać? To była tylko beka na TeamSpeaku. Wiedziałeś o tym od 8 miesięcy, ale zdecydowałeś się wrzucić to przed galą Fame Ultimate i udowodnię wam, że Wardęga spiskuje, ale będzie to za chwilę w materiale. Bo ona tobie jeszcze mi sama napisała, że śmieszne zdjęcie z neta. Ale to było zdjęcie z neta. To było zdjęcie z neta. W pewnym momencie ktoś kazał Paulinie usunąć wiadomość z memicznymi zdjęciami wiszących cycków. Dlaczego? Bo nie pasowałoby to do narracji, że Paulina lubiła ze mną głupio żartować. Zgadnijcie, kto za tym stoi. No pewnie za chwilę nam udowodnisz, kto za tym stoi. Tak. Wardęga. No, ale... Jakiś dowód? To skoro to beka, co ty... Bo... Chyba jesteś śliski. Ty z materiałów, twoi koledzy się od ciebie odwrócili. Twoi koledzy nie chcą cię znać, nie chcą ci podawać ręki, nie chcą z tobą rozmawiać, nie chcą cię znać. Zresztą jak sam mówisz, że masz nawet haki na własnych wspólników, z własnej firmy. Bo masz na nich jakieś nagrania, materiały, tego typu rzeczy. Jak teraz ktoś ma tobie uwierzyć na słowo, że to ty i co? Bo ty tak mówisz? Tak. Wardęga. To skoro to beka, co zresztą widać, to jestem niewinny
i temat zamknięty. Nie zrobisz ze mnie PDF. Ale widzicie, on ciągle mówi, nie zrobisz ze mnie PDF-a. On tak jakby się czuł, że jemu się przykleja łatkę pedofila. I prawdopodobnie w sieci znalazły się komentarze, które go oskarżały o tego typu rzeczy. Natomiast on jest zwyrolem. To nie jest pedofil. On jest zwyrolem, ponieważ wysyłał nieletniej osobie zdjęcia, no nieodpowiednie, tak, nagiego penisa, a drugiej, która się okazała, że ma 14 lat, on miał wtedy chyba 18 czy 19, mówił, że włoży fiuta między cycki, mimo że wiedział, ile ona ma lat w tym momencie. Faza żart. Z Pauliną miałem zajebisty kontakt przez 10 lat. Oglądała Klauna z Koszalina. Pytała się mnie, jaki jej polecam smak GBS-a w 2020 roku. Propsowała mój progres na siłowni, bo też interesowała się fitnessem w tamtym czasie. Nie było tam żadnego podtekstu. 3 dni po wypuszczeniu twojego filmu Pandora Gate napisała do mnie, czy wszystko ze mną ok, bo się o mnie martwiła. Ty manipulacyjna k***o, wjebałeś mnie na minę i zmusiłeś dziewczynę, która miała ze mną zajebisty kontakt, do tego, by zdetonować mnie, moje życie, karierę i wizerunek. Przeprowadzasz zamach na moje życie. Chciałbym was poinformować, że nigdy nie miałem żadnego kontaktu fizycznego z osobą małoletnią, w przeciwieństwie kurwa do tego pajaca, który w wieku prawie 25 lat zmolestował 16-letnią dziewczynę, straumatyzował ją i jeszcze kurwa wstawił to na platformę YouTube, za co do dziś nie otrzymała sprawiedliwości. Abrakadabra. Chciałem się tylko zabrać za pierwszy. Napisała do mnie Julia od Kolbasy z twojego pierwszego filmu, bo nie umiała już patrzeć na to, co ty kurwa robisz, psycholu, i wyżaliła mi się, że ją dręczy sumienie, bo ci śmietniku mówiła, że wszystko, co do niej pisałem, było w formie żartów, a ty zmusiłeś ją do tego, by wyjebać mi aferę. W sumie, słuchaj, jak wszystko wyszło ze Stunia i później Konop miał wypuścić film ze Stu i tobą i ja im wtedy zakazałem dodać rzeczy z tobą, w sensie screeny itp., to Sylwek w chuj na mnie naciskał. Ale myślę, że Wardenga mega chciał, żeby było więcej brudów, dlatego więcej screenów, które miałem, wysłałem Konopowi, bo on na mnie nie naciskał. No właśnie. Ta dziewczyna nie mówi, że ona nikomu nic nie udostępniła. Ona więcej screenów, które miała, wysłała do Konopa, bo do nią nie naciskał. No halo, panie Boxdel. Albo my nie rozumiemy, co tu się mówi, albo my udajemy, że się nie mówi. Mało tego, ona nie chciała, żebyś wrzucał moje rozmowy z nią, jeszcze zanim się z nią skontaktowałem. Opierdol mi Kolbasę jebana Klawero. Spróbuj na ten tekst poderwać chociaż jedną dziewczynę. Przecież sama Julia się z ciebie śmieje, debilu. To jest kurwa oczywiste, że to są żarty manipulancie. Zarzucasz mi przekupstwo Oli, że kupiłem jej dom. Później, że zapłaciłem jej 300 tysięcy. Nie było nigdzie tej gadki, że ty kupiłeś jej dom. Po necie krążyły takie domysły. Złotych, a na samym końcu, że jednak przekupiłem ją kartą graficzną. No bo taka została powiedziana, że dostała kartę graficzną. Chciałbym dodać, że raz tak kupiłem jej batonika. Wydzwaniała do mnie dzień w dzień zaryczana, bo się kurwa mać nad nią znęcałeś na swoich gówno live'ach. Co chwilę wbijałeś jej szpilę i dziewczyna sobie z tym nie radziła. Wydzwaniała do mnie dzień w dzień, a ja nie mogłem nic z tym kurwa zrobić, bo jak do ciebie pisałem, żebyś dał jej spokój, to miałeś na to wyjebane. Więc postanowiłem, że kupię jej komputer, żeby mogła grać sobie w gry i się ode mnie odpierdoliła, bo sam miałem w chuj na głowie i nie chciało mi się z nią gadać. Tym bardziej, że nie miałem jak jej pomóc, bo tak jak powiedziałem, miałeś na to wyjebane. Paulina mówiła, że fiut to żart. Julka mówiła, że Kolbasa to żart. Z Olą to miałem kontakt rewelacyjny i przyjeżdżała na konferencję i zadała ci nawet pytanie na konferencji Fame. I zdałem sobie sprawę, że cię jak zagięła na konfie, gdzie usprawiedliwiałeś się jak nafurany i twoje kruche, urażone ego teraz ją dojeżdża. Jeżeli kobieta krzyczy, że nie chce być nagrywana... Ta pani jest kompletnie niewiarygodna. Praktycznie od niej zaczęła się afera z Pandorą. Ona, jak twierdzi, jakiś youtuber
prawdopodobnie Boxdel dostał, ja teraz nie wiem, może mi umknęła ta informacja, ale ona wysłała mu jakiegoś tam nagesa czy coś takiego, tam, nudesa, o, przepraszam, nagesa, nudesa jakiegoś, czyli jakieś zdjęcie trochę rozebrane czy coś. I to było zdjęcie tylko dla niego, a on je opublikował wszystkim, wysłał do wszystkich kolegów, wszystkich znajomych i nie wiadomo kogo, więc dziwna jest ta pani, która jest kompletnie niewiarygodna na dzień dzisiejszy, bo w jednym materiale mówi, że się bała, że była prześladowana czy coś, że ona strach, a za chwilę mieszka u Boxdela i na Boxdela, na którego ma jechać do prokuratury i składać zeznania, jedzie od niego z domu, śpi u niego. No przecież to jest pojebane, no. A i kto się nagrywa, to też jest łamanie prawa. To przykro mi, Sylwester, ale ty na to nie zwróciłeś uwagi. Jeszcze raz, zarzuciłaś mi, że nie zwróciłem uwagi na to, że... No właśnie, dlaczego zostało to ucięte? To jest manipulacja Boxdel. To jest manipulacja. Dogrywasz swoją głupią gębę w tej chwili, ale nie podałeś, nie pokazałeś całej wypowiedzi Wardęgi w tym momencie. Nie pokazałeś, jak to tam się potoczyło. I ta wstawka tego głupiego ryja wiele mówi. Cofnijmy to. Teraz ją dojeżdża. Jeżeli kobieta krzyczy, że nie chce być nagrywana i ktoś ją nagrywa, to też jest łamanie prawa. To przykro mi, Sylwester, ale ty na to nie zwróciłeś uwagi. Jeszcze raz, zarzuciłaś mi, że nie zwróciłem uwagi na to, że... Przestań wmawiać moim znajomym, że je skrzywdziłem, bo ty je dojeżdżasz psychicznie, wspominając o nich ciągle na swoich gówno live streamach. Dodam tylko, że komputer wcale nie pomógł, bo już na swoim pierwszym materiale po twoim powrocie zrzuciłeś na nią falę hejtu tylko za to, że nie jest w stanie okłamywać ludzi, że ją skrzywdziłem i znowu do mnie wydzwania. Co jeszcze mogę jej kupić, żeby przestała do mnie dzwonić? Mieszkanie. Napiszcie w komentarzu. Ja to wiem, że nie jestem zboczeńcem. Ty też o tym wiesz. Wiedzą to również dziewczyny. Ale pół Polski nie ma o tym pojęcia, bo dziad was oszukuje. Podsumowanie. Wysłałem w swoim życiu kilka głupkowatych żartów, jak na trola internetowego przystało. Zrobiłem to w wieku 19 lat, a ty chciałeś zrobić ze mnie Trynkiewicza, kiedy sam nazwałeś siebie majciarzem. Powiem wam, że chyba ja byłem majciarzem. Dobrze wiesz, że ofiarom i mnie należą się co najmniej przeprosiny z twojej strony, ale teraz już tak na poważnie. Po pierwsze, nawet w ostatnim materiale Wardęga powiedział, że stanowczo, że nie jesteś pedofilem. Ja też tak uważam. Nie jesteś pedofilem. Jesteś zwyrolem. Jesteś zwyrolem, jesteś płytkim, śliskim gościem, który dla własnych korzyści zrobi wszystko. Nie wiem, czy byłbyś też w stanie sprzedać własną matkę, ale to jest, kurwa, przerażające, Boxdel. Ty nie tłumaczysz się. Ty tłumaczysz się z tego, bo ty się czujesz, że ludzie myślą, że ty jesteś pedofilem. Nie. Ty nie jesteś pedofilem. Nikt zdrowomyślący nie twierdzi, że ty jesteś pedofilem. Jesteś zwyrolem, bo wysyłasz do nieletnich fiuta, czy do drugiej mówisz, że włożysz jej kutasa między cycki. A ona mówi, że małe, a to chuj, to tam jeszcze ten... I tak dalej. Głupie żarty, ale w stosunku do osoby małoletniej. Do 14-letniej. Tym bardziej. Więc jesteś chory. Bo to nikt normalny, nikt przyzwoity takich rzeczy nie robi. Chłopowi udało się prawie... Poza tym, jak wyszło w następnych materiałach, ty masz nagrania na własnych wspólników, masz haki, nagrywasz film o Wardędze, po czym wykradasz ten film, czy bierzesz kopię i zanosisz do Wardęgi, zdradzając twoich kolegów tutaj, z którymi ten film robiłeś. Nie chcę wymieniać ich ksywek, bo to nie ma w tej chwili znaczenia. To zobacz, jaki ty jesteś śliskim, jaki ty jesteś zdrajcą, jakim jesteś kłamcą, jakim jesteś oszustem. To o tobie świadczy, to powinieneś wytłumaczyć ludziom. To ci ludzie mają za złe. A nie to, że ty, nie wiem, jesteś pedofilem. No nie jesteś pedofilem. Całe szczęście. I tego ludzie nie mogą ci wybaczyć.
że ty jesteś takim śliskim typem, który dla korzyści zdradzi najbliższych przyjaciół. Twoi koledzy w internecie jasno powiedzieli, że oni nie chcą, oni cię nie znają, nie podadzą ci już nigdy ręki, nie chcą cię w ogóle z tobą rozmawiać, bo jesteś taką śliską osobą, której nie można zaufać. I ty z tego powinieneś się wytłumaczyć. Zrobić ze mnie PDF-a na całą Polskę na podstawie tego, że wysłałem dziewczynie, która mówiła, że ma 18 lat, mema na TeamSpeaku, a innej powiedziałem, że... Nie udowodniłeś, że ona powiedziała ci, że ma 18 lat, bo wiek wystarczająco to nie jest wystarczająco, aby stwierdzić, że ona ma 18 lat. Jest jebaną klawerą i żeby mi opierdoliła kolbasę. Opierdol kolbasę jebana klawero. To jest dosłownie to samo, jakbym powiedział do Kasiusza na konferencji: si chuja debilu jebany. Bardęga wyciąłby ten fragment, powiedział w swoim gównomateriale, że zaproponowałem Kasiuszowi seks oralny przed milionem widzów, doszedłby do wniosku, że jestem homoseksualistą i nie mam wstępów do Emiratów Arabskich typu kurwa Dubaj, bo tam homoseksualizm jest zablokowany. To jest właśnie logika Bardęgi, widzowie. Pomyślcie, jak sprawnym manipulantem musi być, że Wataha połyka jak pelikan i w to uwierzyła. Jak sam o tym myślę, to nie mogę w to uwierzyć, że jak byłem gnojem, żartowałem ze znajomymi, a się okazuje, że jestem jakimś zbokiem. Wszyscy zostaliście zmanipulowani włącznie z kanałami Komentery i politykami, ale w porównaniu do Zwyrola, to ja jestem kurwa święty Łukasz. Zdradzę wam coś, na co nikt nie wpadł. Ten chory Zwyrol wrzucił na platformy YouTube kompilację napadów na tle seksualnym tylko z wybranymi, najfajniejszymi według niego fragmentami i nikt z was nie wziął pod uwagę tego, że tych dziewczyn było dużo więcej i powiem jeszcze więcej, że z jedną z nich jestem umówiony na rozmowę i dodam, że była niepełnoletnia. Przygotuj cały materiał z bubsmena dla prokuratora, bo masz tak przejebane, że słownik do grypsery zostawiam ci w opisie. I nie zarzucajcie mi teraz, o Boże, Bogzel, to jest poważna sprawa, a ty się śmiejesz. Jak mam się nie śmiać, skoro ja tylko żartuję ze znajomymi, a skurwiel kręci mi lewiznę i śmieje się, patrząc w monitor, jak montuje te zmanipulowane gówno. Ale w porównaniu do tego, co zaraz usłyszycie, to jest tylko mała manipulacja. Bomby zostały zrzucone i przygotujcie się na detonację. Dobra. I dalej już jest materiał, moi drodzy, o tym, że to wszystko było ukartowane z cloud w MMA, żeby zaszkodzić fame MMA i tego typu rzeczy. Bogzel, streamujesz od wielu lat, streamowałeś przez wiele, wiele lat. Wiele ludzi się z tobą utożsamia. Masz nadal praktycznie wielkie community. Wielu młodych widziało w tobie pewnego rodzaju wzór. Wzór może nawet do naśladowania. I teraz się okazuje, że ten wzór jest taki śliski, ten wzór jest taki popsuty, ten wzór nie ma odwagi wziąć na klatę odpowiedzialności i wytłumaczyć się z tego wszystkiego, co zrobił. I to jest właśnie straszne. Tego ci ludzie nie chcą wybaczyć, nie chcą ci zapomnieć, że ty ich tak wszystkich okłamałeś. Że ty, zamiast wziąć na klatę odpowiedzialność, wyjaśnić twoje postępowanie, wyjaśnić, dlaczego jesteś taką mędą, bo nie ukrywajmy, to jest jakieś skurwysyństwo po prostu. Jak można żyć, gdy chodziłeś z mikrofonem w skarpetce czy coś, żeby nagrać swoich wspólników biznesowych, żeby mieć na nich haki? Człowieku, czy ty jesteś mądry? To jest chore. To jest chore, powiem wam szczerze, że żeby chodzić, mieć mikrofon, tak jak gdzieś tam informacja tak była, że mi mikrofon w skarpecie, żeby nagrywać wspólników. Więc to jest problemem. To jest problem. Problemem jesteś ty i twoja osobowość i wszystko to, co zrobiłeś. Tego ludzie nie są w stanie ci wybaczyć. I to, że kłamiesz. Nie bierzesz już pod uwagę tego,
community, ludzi, którzy za tobą szli, którzy cię śledzą, obserwują, którzy może nawet podziwiali przez tyle lat, jakim stałeś się rozczarowaniem dla wielu ludzi. Tego nie są w stanie ci właśnie wybaczyć, zapomnieć. A ty nadal stawiasz się w roli takiego pokrzywdzonego, bo tobie się stała krzywda. Bo ciebie chcą usunąć z firmy, tobie chcą ten, ale ty masz przecież haki na nich wszystkich, więc to nie będzie takie proste dla nich, żeby się z tobą rozstać. I to jest właśnie chore, to jest popieprzone, ale ty tego nie rozumiesz. Ty wyciągasz, tworzysz materiał na coś, gdzie nikt nie mówi, że ty jesteś pedofilem. I tworzysz wokół tego historię, później tworzysz jakąś historię taką, że tu była zmowa, to i to wszystko było specjalne, że te, tak jakbyś starał się na siłę udowodnić, że wszystko to, co zrobiłeś, to nie zrobiłeś ty, tylko był spisek Wardęgi, innych osób, żeby ciebie przedstawić takiego, jakim się okazałeś być, fałszywym, jakim się okazałeś być kłamcą, oszustem, ale to oni zrobili, to przecież to nie ty. No nie. No jednak to tak nie działa. Więc zastanów się, człowieku, odrobinę. Potraktuj tych wszystkich też młodych ludzi, którzy za tobą, którzy cię obserwują, którzy za tobą, dla których jednak mimo wszystko może nadal jesteś jakimś autorytetem, jesteś człowiekiem, którego na swój sposób podziwiają. Nie wiem za co, bo nie wiem za co można podziwiać takiego człowieka jak ty. Ale może warto by było do tych ludzi się jednak jakoś tam na chwilę pochylić, przeprosić ich. I tak szczerze, a nie, że jak wrócę i będę znowu takim, to mnie opuśćcie, kurwa, opuśćcie mnie. Takie, to są takie głupie gadki. Takie gadki takiego debila. Jakiegoś. Wiesz o co chodzi, nie? Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi, czy nie wiesz? Może masz problemy, może powinieneś zasięgnąć jakiejś rady jakiegoś specjalisty, lekarza. Bo jeżeli masz problemy, no to nie ma nic złego prosić o pomoc odpowiednich instytucji, lekarzy, psychologów, psychiatrów. Jeżeli czujesz, że coś z tobą jest nie tak, że nie potrafisz przestać oszukiwać, kłamać, że nie potrafisz przestać, nie wiem, że nie potrafisz nie zaufać komuś, nie potrafisz, to jednak może warto skorzystać z wizyty jakiejś poradni. I może warto wtedy wrócić i powiedzieć, jak było, co zrozumiałeś, co trafiło do twojej głowy właśnie po takim pobyciu w jakimś ośrodku na przykład. Bo ludzie nie zapomną. Mówi się, że internet zapomina, ale ludzie ci nie zapomną, bo zawsze znajdzie się jakiś Wardęga, ktoś inny, kto zawsze wyciągnie coś. A według mnie to nie jest jeszcze koniec, to jest dopiero początek. Nie zazdroszczę ci, ale życzę ci dużo szczęścia, dużo powodzenia i wyciągnięcia jakichś wniosków z tego, do czego dotarłeś, co zrobiłeś, w jaki sposób. I zastanów się nad tym, żeby jednak przeprosić tych wszystkich ludzi, których skrzywdziłeś swoim postępowaniem. Tych wszystkich fanów, te setki tysiące ludzi, którzy cię obserwują, te setki tysiące ludzi, którzy za tobą w jakiś sposób podążają, żeby sprawdzić, co u ciebie. Obserwują cię, obserwują twoje życie, obserwują, co robisz, jak się zachowujesz. I tyle. Ja nie chcę tutaj, tylko po prostu przykro, że ty tego nie rozumiesz. Według mnie, ja to tak postrzegam, że ty po prostu albo tego nie rozumiesz, albo nie chcesz tego rozumieć. Nie dociera to do ciebie. I tyle. Więc szanowni państwo, to była taka moje przemyślenia na sam koniec. Wiadomo, że Bogdan tego nawet nie zobaczy, ale jakoś tak wydaje mi się, że właśnie to ten człowiek sobie powinien przeanalizować.
Przecież zdobył to community, kiedy grał w gry, kiedy streamował, kiedy zdobywał popularność, kiedy dostawał, miał tych swoich subskrybentów, którzy też płacili mu jakieś pieniądze, subskrypcje, dawali napiwki, dawali tipy i tak dalej, właśnie po to, żeby no wyrósł na tym, tak? Dzięki temu zaczął zarabiać jakieś tam pierwsze pieniądze, dzięki temu dorobił się pewnych rzeczy, które później w przyszłości pozwoliły mu oczywiście prowadzić różnego rodzaju inwestycje, zarabiać jeszcze większe pieniądze. I czy nie można było być takim czystym do samego końca? Tylko gdzieś coś po drodze trzeba było tak naprawdę spierdolić, zepsuć, stać się draniem, oszustem, kłamcą. Mając praktycznie wszystko w życiu, według mnie. No cóż. Do następnego materiału, szanowni państwo. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.